Chciałem Państwu powiedzieć o poprawnym montażu manometrów oraz często popełnianych błędach. Manometry zawsze montujemy w pozycji pionowej, nigdy leżącej. Wkręcanie manometru zawsze powinno odbywać się poprzez znajdujący się na przyłączu specjalne tutaj podcięcie pod klucz, nigdy za obudowę, dlatego że dojdzie do uszkodzenia układu pomiarowego lub jego zblokowania. Jeżeli montujemy manometry glicerynowe, w jego górnej części znajduje się taki korek lub zaworek on-off. Manometry glicerynowe posiadają bardzo szczelną obudowę i potrafią czasami się zapowietrzać. Dlatego producenci na obudowie umieszczają informacje z opisem lub instrukcji, żeby po zamontowaniu takiego manometru glicerynowego przełączyć ten zaworek w pozycję open lub przekuć ten korek znajdujący się u góry w celu późniejszego wyrównania ciśnień i dokładności pomiarów. Jeżeli chodzi o gwint, w manometrach występują gwinty calowe, jak i metryczne. Należy tu się chwileczkę nad tym zatrzymać i dokładnie zmierzyć gwint. Dlaczego? Dlatego, że gwinty są bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi o jedną, drugą calę i M20 razy 1,5, jak i M12 razy 1,5 i 1,4. Znajduje się redukcja, która ma gwint wewnętrzny 0,5 cala, natomiast manometr gwint zewnętrzny M20 razy 1,5. Gwint wkręci się na około 3 obroty, po czym się zatrzyma, ze względu na to, że gwinty mają różne skoki. Jeżeli nie wykonamy takiej próby, albo nie sprawdzimy dokładnie gwintu wcześniej, podczas montażu uszkodzimy i zerwiemy taki gwint. Jeżeli byśmy nałożyli przykładowo taśmę teflonową lub inne uszczelnienie, wkręcając ten manometr, poczulibyśmy, że to jest opór uszczelnienia. Natomiast to jest efekt zrywania uszkodzenia gwintu. Dlatego warto jest sprawdzić, jaki mamy gwint, żeby wykonać poprawne i bezpieczne połączenie manometru. Jeżeli stosujemy do manometrów kurek manometryczny lub zawór, mają specjalną ściankę pod uszczelkę. I stosujemy takie elementy, nie mamy potrzeby stosowania dodatkowych elementów uszczelniających na gwincie, jak nitkę czy taśmę teflonową. Wystarczy zastosować podkładkę i dokręcić manometr. Ta podkładka podczas dokręcania nam doszczelni to połączenie. W ofercie firmy Pneumat znajdą Państwo również usługi, takie jak wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Wzorcujemy przyrządy nowe zakupione u nas, jak również przyrządy używane dostarczone przez klientów. Wzorcujemy manometry, wakuometry, manowakuometry, przetworniki oraz termometry bimetaliczne. Chciałbym serdecznie Państwu podziękować za uwagę i jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania, zapraszam do kontaktu.